Tej decyzji bali się oboje. Odkąd Marta Dąbrowska, 34 L, i Sambor Czarnota, 42 L. Na początku listopada zeszłego roku zostali rodzicami Jasia. Na zmianę zajmowali synkiem, ale ostatnio przybyło im obowiązków zawodowych. Koniecznością stało się więc zatrudnienie opiekunki. Marta pracuje w serialu Barwy Szczęścia, jest w zespole Teatru Polskiego w Warszawie. Jej ukochany. Dołączył do leśniczówki. Jednocześnie szykuje się do premiery sztuki Niespodzianka na dziesięciolecie teatru. Kamienica. Reklama jednak najwięcej czasu zabierają do jazdy do łodzi, gdzie występuje w teatrze im. Jaracza. W tej sytuacji rodzice aktorskiej pary szybko zaproponowali pomoc, choć i u nich krucho jest, z czasem. Waldemar Dąbrowski, tata Marty i zarazem dyrektor Teatru Wielkiego w Warszawie, wpadł na pewien pomysł. Zaproponował, żeby zrobili sobie latem kilkudniowe wakacje, a on zajmie się wtedy, jasiem, mówi informatorka Karawi. Dla Marty i Sembora to niezwykle ważne. Mają dla siebie tak mało czasu, że mijają się w domu. A wiedzą, że rutyna potrafi zniszczyć uczucie. Wiele par w ich środowisku przez to się rozstało. Nie chcą popełnić ich błędów. Zdradza znajoma pary. Widząc to wszystko, z pomocą pospieszyła również sławna, sąsiadka pary z Wawra, piosenkarka Ania Dąbrowska. 37 L. Ania poleciła im mianie, która do niedawna zajmowała się jej dziećmi, sta się mi melą, jest więc sprawdzona i godna zaufania. Zdradza rewi znajoma aktorów. Czy Marta Dąbrowska i sam Czarnota zdecydują się skorzystać z tej pomocy? Z pewnością zrobią wszystko, by zapewnić Jasiowi najlepszą opiekę. Zobacz, więcej materiałów.